W ramach dodatkowych informacji Grzegorz nadmienił, że auto od nowości u mnie, jeden użytkownik, obecny przegląd na 30 tysięcy km, wlany GTX 5W30 RN17 InfoZaso. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że użytkownik przesłał 3 próbki do badań. Dzięki temu będzie można ocenić jakość oleju po pierwszych 5 tysiącach km. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Renault Arkana, rok produkcji 2023, silnik 1.3, benzyna 140 koni mechanicznych, automat, przebieg sumaryczny 30 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że użytkownik przesłał 3 próbki do badań. Dzięki temu będzie można ocenić jakość oleju po pierwszych 5 tysiącach km, kolejnych 13 tysiącach km oraz po 12 tysiącach km, sumarycznie po 30 tysiącach km. Inicjatorem tego eksperymentu jest Grzegorz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Grzegorz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się 4 pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po 5 tysiącach km. Próbka numer 3 to olej przepracowany po 13 tysiącach km. Próbka numer 4 to olej przepracowany po 12 tysiącach km. Od razu małe sprostowanie do shorta, który opublikowałem jakiś czas temu. Zaprezentowałem w nim wyniki w takiej formie, jakby próbka numer 4 miała przebieg sumaryczny 30 tysięcy km. Błędnie zinterpretowałem wiadomość od Grzegorza, który napisał w swojej wiadomości informację o sumarycznym przebiegu całkowitym na poziomie 30 tysięcy km. Informacja była umieszczona zaraz po tym, jak opisał 4 próbki z eksploatacji. Założyłem, że pobór miał miejsce w interwałach po 5, 13 i kolejno 12 tysiące km dla tego samego oleju. Błędnie, prawidłowa wersja jest następująca, każda próbka pochodzi z innej wymiany. Co więcej, w trakcie badań okazało się, że nie są to oleje w tej samej klasie lepkościowej, ale o tym będzie za chwilę. Do samochodu zalany został olej Castrol GTX RN17 5W30 C3. W tym obszarze Grzegorz napisał tak: auto fabrycznie zalewane właśnie tym olejem. Z pozyskanych informacji, Castrol od 2019 roku jest jedynym dostawcą oleju do koncernu Renault and Dacia. Są tam dwa rodzaje oleju, dwie lepkości: GTX RN17 5W30, wyżej wspomniane, oraz GTX RN17 FE0W20. Nie jestem pewien na 100%, czy auto wyjechało z produkcji na 5W30, pytałem Waso i nie potwierdzili tej informacji, więc zapewne badanie lepkościomierzem wszystko wyjaśni. Już teraz uchylę Wam rąbka tajemnicy, samochód wyjechał z produkcji na oleju w klasie lepkościowej 0W20. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanych próbek to odpowiednio 5000 km, 13373 km oraz 12000 km. 70% eksploatacji to trasa, 30% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Pierwsza próbka, olej spuszczony po miesiącu użytkowania. Kolejne dwie próbki eksploatowane przez 3 miesiące każda. Bez płukanek, jazda dynamiczna, dużo zimnych startów, około 40% przebiegu to drogi ekspresowe, autostrady. Brak dolewek, oleje, próbki eksploatowane głównie jesienią i zimą. W ramach dodatkowych informacji Grzegorz nadmienił, że auto od nowości u mnie, jeden użytkownik, obecny przegląd na 30 tysięcy km, wlany GTX 5W30 RN17 InfoZaso. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. W planach 3 pomiary dla oleju przepracowanego, dlatego wszystko w mocno syntetycznym ujęciu. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 11,9 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo wysoką zgodność wyników.
Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po 5000 km. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 37,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 7,7 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Są to poziomy odpowiadające klasie lepkościowej 0W20. Zerkamy do karty tego oleju. Producent deklaruje następujące wartości lepkości. Liczymy zmiany procentowe. Lepkość utrzymuje się w przedziale akceptowalnym. Nie ma żadnych niepokojących sygnałów. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po 13000 km. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 56,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 180, a to oznacza, że odnotowano zmianę lepkości w 40 stopniach na poziomie 17%, natomiast w 100 stopniach na poziomie 13%. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, czy nie jest to wynikiem pozostałości po poprzednim oleju, który był w niższej klasie lepkościowej? Odpowiedź na to pytanie po kolejnym pomiarze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po 12000 km. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 63,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 11,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 177, a to oznacza, że odnotowujemy zmianę w przedziale akceptowalnym, nie mamy żadnych niepokojących sygnałów, wszystko na to wskazuje, że próbka z poprzedniej wymiany była zmieszana z pozostałością oleju w klasie 0W20, z jeszcze wcześniejszej wymiany. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Zastosowano jedną bibułę od MCU dla próbki z ostatniego poboru oraz kilka innych bibuł dla wszystkich pozostałych próbek oleju. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama oleju po przebiegu 5000 km jest bez większych zastrzeżeń, natomiast plamy oleju po przebiegu 13 i 12000 km oceniam notą dość niską. Ogólna jakość oleju, stan mocno przeciętny. Wygląda na to, że dodatki dyspergująco-myjące przestały pełnić swoją funkcję, ponieważ okrąg wewnętrzny jest bardzo słabo widoczny. Nie doszukuje się większych różnic między próbkami oleju po 13 i 12 tysiącach km. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, każdorazowo generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Pierwsza kwestia w podczerwieni to porównanie widm wyjściowych. Tutaj widać dość wyraźnie, że widmo oleju po 5000 km jest odmienne od dwóch pozostałych. Szczególnie po widmie różnicowym widać, że olej świeży nie odpowiada olejowi przepracowanemu. Z tego względu odczyt wyników robimy wyłącznie dla próbek z drugiego i trzeciego okresu eksploatacji. Widmo różnicowe dla próbki oleju przepracowanego po 13000 km wygląda następująco. Widmo różnicowe dla próbki oleju przepracowanego po 12000 km wygląda następująco. Możemy jeszcze porównać te widma ze sobą. Wnioski zgodne z tym, co obserwowaliśmy w teście bibułowym, brak większych różnic między analizowanymi próbkami. To może stanowić również potwierdzenie dla wcześniejszych obserwacji, mianowicie spadek lepkości oleju po drugim poborze
to efekt rozcieńczenia z olejem poprzedzającym wymianę w klasie lepkościowej 0W20. Przyglądając się szczegółowo poszczególnym parametrom, które z widma można próbować odczytać, to mamy tak. Dużą degradację dodatków bazy olejowej oraz antyutleniacza, stan ostrzegawczy dla stopnia sulfonowania, pozostałe parametry przydziału akceptowalno-ostrzegawcze. Próbki po przebiegu 12 i 13 tysięcy km wykazują duży stopień podobieństwa, jeśli chodzi o poziom zdegradowania parametrów fizykochemicznych. Podsumowując, w tym konkretnym przypadku warto rozważyć wymianę oleju po 10 tysiącach km i obserwować poziomy degradacji oleju. Być może wybór innego oleju dostarczyłby równie ciekawych obserwacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!